Witajcie na dobrowino.pl. Dziś ciekawostka z Australii. Etykieta Aussie jest to autorska etykieta producenta Kingston Winery, którą sprowadziliśmy do Polski specjalnie dla Was. Wino zrobione z flagowego szczepu czerwonego, który oczywiście charakteryzuje tamten region, jest to Shiraz. W takim razie zapraszam Was do degustacji. Od razu powiem, bardzo fajna rzecz, nie będziemy potrzebowali tego przyrządu, a więc trybuszona. Odstawiamy na bok i zaczynamy. Jeżeli chodzi o nalewanie wina, bardzo polecamy korzystanie z dropstocku. Jest to elastyczny stylion, który wkładamy do szyjki i polewamy wino do kieliszka. To, że wino było zamknięte nakrętką, wcale nie znaczy, że wino musi być kiepskiej jakości. Ja uważam, że wino, które ma zwykły korek bądź silikonowy, też może trafić się gorsze. Wino jest świeże, jest to Shiraz, który zrobiony jest troszeczkę inaczej niż typowe Shirazy z Australii. Wino nie jest przegrzane, nie jest konfiturowate, nie jest ciężkie. To wino ma pasować każdemu, zarówno temu, który dopiero zaczyna przygodę z winem, jak i koneserowi win z Australii. Słodycz średnia, kwasowość średnia, tanina średnia. Wino o średnim ciele. Takie właśnie ma być Aussie Shiraz. Wino, które ma być uniwersalne, wino, które ma pasować do większości dań mięsnych. Aussie Shiraz polecane jest do potraw grillowanych, ale oczywiście możecie też trochę bardziej eksperymentować, jak na przykład z grillowanymi rybami tłustymi typu halibut czy tuńczyk. Aussie Shiraz od Kingston Winery z regionu Riverland w Australii to 49 zł na dobrewino.pl.